Też. To zaczynamy field of freeze przed kolejną obroną pasa mistrzowskiego i już na starcie masz ogromną przewagę. 15 kg i to może być czynnik decydujący w tym pojedynku. Right, so right ahead of the next title defense and still the big advantage of yours, which is 15 kg of advance, which could be the main factor of your win, is it? Yeah, I think with me being a wrestler, I want to be on top of him, you know, he's going to be carrying my weight, you know. But he's got his own advantages and I've got mine, but I think I'll be big for him. Mm-hmm. Tak, oczywiście, ze względu na to, jaki mam styl walki, czyli jestem zawsze z góry, no i staram się dominować, to na pewno bardzo mi to pomoże. Nie wiem, czy to jest faktor akurat decydujący, ale no, zamierzam wygrać i na pewno wykorzystam to, co mam. Po stronie Darko Stosicia, jeśli chcielibyśmy wymienić jego atuty, to jest no prawa ręka, która mogłaby kruszyć mury. Czy oprócz tej prawej ręki Phil dostrzega jeszcze jakieś atuty u Serba? When it comes to Darko's advantages, we have to mention his right punch, which is a real power punch, a heavyweight power punch. Besides, can you notice any others? It's his explosivity that you're going to watch, you know, it is his punch, and you, but he can do everything, you know, but I think I can do it all better. But he is dangerous, you know, very dangerous. Jest on bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, na pewno jest zawodnikiem bardzo eksplozywnym i szybkim, jak na wagę ciężką. Niemniej muszę zaznaczyć, że jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale wszystko to, co robi, ja robię po prostu lepiej. Darko wspomniał wczoraj w wywiadzie, że szybkość, jego szybkość będzie na pewno dużą przewagą nad Filem, dlatego że w wadze ciężkiej jednak zawodnicy są wolniejsi i nawet ta masa i siła nie wystarczy, żeby tę szybkość zneutralizować. Co Phil na ten temat sądzi? In yesterday's interview, Darko mentioned that his pace and him being very swift can be the factor that heavyweights it's a little bit too much for heavyweights, mentioning their weights and all of the kilograms that they have to carry during all the fight. And do you think it's really enough to take over the bout? I'm fit. I think I'm fitter than Darko. You know, I improve as the fight goes on. I feel I'm the fitter guy. You know, so we'll see. He could be right. You know, but I don't think so. To, że jestem duży, to jest jedno, ale nadal uważam, że jestem fit wagą ciężką, więc to, co mi zadysponuje Darko, ja na pewno odbiję i im dalej będziemy szli w walkę, to ja tym dalej, tym będę silniejszy i tym bardziej będzie to szło na moją szalę, więc myślę, że poradzę sobie z tym. Na pewno można mówić więcej, czy będzie można powiedzieć więcej po samej walce, ale chciałabym wiedzieć, jak Phil ocenia na papierze umiejętności Darko i czy może powiedzieć, że to będzie jeden z jego najtrudniejszych przeciwników w KSW, czy wręcz przeciwnie. Theoretically, how do you consider Darko's skill set in general? If you were to judge his skill set and so on, and if you were to compare, is it the toughest challenge of yours in KSW? Every challenge is unique, you know. It could very well be, yeah, he's beat the guys I've been beating, he's ran through everybody, you know. He's beat Andrew Shark, he's beat Keita, you know. So we'll see, you know, but I feel supremely confident, I feel relaxed, and I'm going to be having a good time in there tomorrow. Każde zestawienie jest wyjątkowe na swój sposób i zdecydowanie Darko na pewno ma papiery na to, żeby być najcięższym wyzwaniem tutaj w KSW. Bił takich przeciwników jak Michał Kita, jak Michał Andryszak, także no to mówi samo za siebie. Niemniej ja jestem w tak dobrej kondycji, jestem tak odstresowany i tak zrelaksowany, że nie sądzę, żeby cokolwiek zagroziło mojej pozycji. Przed walką z Tomkiem Narkunem dałeś mu książkę, jak dobrze pamiętam, Wrestling for Dummies. I tak się zastanawiam, czy zapasy w tym starciu to będzie kluczowy czynnik. Okay, swinging back to the past when you gave the present to Tomasz Narkut, Wrestling for Dummies, do you believe that wrestling is the key part of your tomorrow's performance? Yeah, always. I'm a wrestler. That's what I do. I wrestle. I'm strong. I can wrestle with the best. And when I go to America, I can wrestle with the Americans. You know, I'm a wrestler. You know, that's what I am. So yeah. No co tu dużo wspominać, ja jestem zapaśnikiem, zapasy to jest moja kluczowa płaszczyzna, w której czuję się jak ryba w wodzie i na pewno będę tego używał, używam tego zawsze i nie omieszkam robić różnicy w tym przypadku. A skoro już mowa o twoim ulubieńcu, bo myślę, że Tomasz Narkun to jest jeden z twoich ulubieńców w KSW, czy byłeś zaskoczony, że on stracił pas w starciu z Ibragimem Czużigajewem, który no, mówiło się o tym, to jest zawodnik jednak naturalny z kategorii średniej. We may assume that Tomasz is kind of one of your
your favorites here in KSW, bearing in mind his character or something. But were you surprised when he lost the belt? And did you follow this this matchup, this fight? Have you watched it? And what do you think of Chujigayev's skill set as well? Oh, it was a great fight, you know. Could have went either way. He had the spinning back fist in the first round. Was it the first round? Yeah, it was. That really affected the course of the fight, you know. So I think Thomas deserves his rematch, you know. But Ibrahim is, I keep getting this mixed up. He's great as well, you know. I think people want to see the Soldic light heavyweight title fight, don't they? And he might come for me afterwards, you know. I'm going to keep my eye on him. Więc oczywiście nadrobiłam tę walkę, to było bardzo ciekawe i bardzo dobre na wysokim poziomie sportowe wydarzenie, bardzo bliskie, niemniej zasłużenie wygrał Chujigayev. Myślę, że ta obrotowa pięść, która weszła w pierwszej rundzie, naprawdę ustawiła tory dla całej walki, tego jak to się potoczyło. Myślę, że będę miał oko na obu panów, bo w razie gdyby miało dojść do jakichś zestawień między kategoriami wagowymi, to ja też muszę się mieć na baczności. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy się jutro nastawiać na pełen dystans, a może zakończenie walki przed czasem. Will it go full distance or you plan to finish? I don't think it'll go the distance. I put too much of a pace on, you know. And he is a dangerous finisher in the first round. I think we'll see a finish in 3 rounds. Or I will eat my hat. I eat my hat. It goes 5 rounds with ketchup. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to potrwa na pełnym dystansie. Myślę, że zdecydowanie to będzie krócej. Na pewno Darko jest bardzo niebezpieczny w pierwszej rundzie. Im dalej to będzie szło, tym lepiej dla mnie, szczerze mówiąc. Jeżeli to się potoczy na pełnym dystansie, to zjem swoją własną czapkę z keczupem. Trzymamy za słowo. Okay, we are keeping the fingers crossed for you to eat it. Oh, good. Right. Yeah. You promised. Thank you. I will eat it. It'll take me a while. Okay. Trochę mi to zajmie, ale postaram się ją zjeść. Dziękujemy. Thank you so much. Thank you, guys.